Dzień dobry, witam Państwa. Pokażę Państwu, jak łatwo się jest pomylić na pomiarze poziomu oleju w silniku. A więc, tu mamy miernik, czyli tak zwany bagnet. I widzicie Państwo, że tu mamy minimum paliwa, przepraszam, oleju. A jak się okazuje, to jest czyściutko, czyli nie mamy tyle oleju. Ja tu przyjąłem błąd na to, że to mi powinno wystarczyć taki poziom oleju, ponieważ ciągnik stoi pochylony. A więc powinno być dobre. A tu jednak nie jest. Za chwilę tu doleję litr oleju i zobaczymy, co nam to pokaże. Litr oleju jest wlany. Na chwileczkę się wyłączę. Odczekamy. Odczekam około minuty. Robię pomiar. Teraz nam pokazuje to samo. Ale już tył jest zawilgocony. Czyli ostatecznie by mogło być, no ale wskaźnik muszę wyprostować. Przez to taki myk, jeżeli tu jest lekko ugięty, czasem można się oszukać. I właśnie jak kiedyś wlałem sobie litrę oleju, myślałem, że będzie ok, a nie wiele brakło i bym sobie silnik uszkodził. A więc muszę tu końcówkę tego bagneta wyprostować. A więc dziękuję za uwagę Państwu i zwracajcie na to uwagę. Czy tu jest tyle samo oleju, co i tu? Tu już widać, bo on jest jaśniejszy, ale go widać. No. Jest ok. Jeszcze chwileczkę czekam, sprawdzę, ewentualnie jeszcze pół litra naleję. Także życzę wszystkim miłego dnia.